Cześć, dzień dobry. Zaczynamy ten dzisiejszy vlog nieco inaczej. Słuchajcie, jest godzina 6, a ja właśnie pędzę do moich rodziców, bo muszę podlać im ogródek. I stwierdziłam, że to będzie idealny moment na to, żeby się przejść, przespacerować. Jest tak przyjemnie, jeszcze nie jest upalnie. Ach, jest cudowny poranek, spokojnie. Więc pędzę, lecę popodlewać im ogródek, ale myślę, że dzisiaj będzie taki nietypowy vlog, bardziej pogadankowy, ponieważ jest coś, co muszę z siebie wyrzucić, bo po jednej z ostatnich rolek, które wrzuciłam, szorców, które wrzuciłam tutaj na YouTube'a, spadła na mnie po prostu jakaś burza hejtu i nie wiadomo co. I stwierdziłam, że się po prostu do tego dzisiaj odniosę i sobie na ten temat pogadamy. Także pędzę i zobaczymy się później. Come and sit with me, or take a walk with me. I need to speak to you, just wanna be with you. Just let me take you for a ride. Is there a chance that we could make another try? I think we meant to be, didn't wanna say goodbye. If there's a chance, just tell me how. Wróciłam do domku, wykąpałam się, zjadłam śniadanie, wyszykowałam. I Max zabiera mnie na spacer. Jedziemy w okolice Stadionu Narodowego. Do parku Skarżewskiego na dłuższy, fajny spacer. Tam był kiedyś w parku też taki fajny bar. I może zatrzymamy się na jakiś obiadek. Mam nadzieję, że ten bar jeszcze jest, bo doszło nas słuchy, że podobno już od tego roku miało go tam nie być. Więc też przy okazji sprawdzimy co i jak. Jedziemy sobie trochę połazić, pospacerować, zebrać myśli. Później będę musiała z wami pogadać. Max pojechał spotkać się z chłopakami, bo dzisiaj jest jakiś ważny mecz. Ja właśnie przygotowałam sobie herbatkę. I to jest ten moment, kiedy chciałabym z wami pogadać. Ale poczekajcie, wezmę jeszcze telefon, bo będę musiała się do czegoś odwołać. Ach, i od czego by tutaj zacząć? Wspomniałam wam dzisiaj rano, że musimy sobie coś wyjaśnić. Więc musimy sobie coś wyjaśnić, moi drodzy. Od razu mówię, że ja nie jestem zdenerwowana. Nie jestem jakaś pełna emocji i tak dalej. Już dawno to ze mnie zeszło. Natomiast dzisiaj rano, jak się obudziłam i zobaczyłam całą masę komentarzy, to byłam w niezłym szoku. Już nie mówiąc o tym, że już wczoraj to tak naprawdę się zaczęło. O co dokładnie chodzi? Jakiś czas temu wrzuciłam rolkę na Instagram, na Facebooka, na TikToka, no i oczywiście na YouTube'a, w której to mówię, że są takie kosmetyki, których nie polecam stosować latem jako kosmetolog, a mianowicie nie polecam wam kupowania w drogeriach w tym okresie letnim
produktów typu peelingi chemiczne, kwasowe w bardzo wysokich stężeniach, a wiecie, że są takie dostępne, między innymi 30%, 20%, 15%. Tak samo jak nie polecam stosowania w okresie letnim retinoidów w bardzo wysokim stężeniu, czy też wprowadzania właśnie retinoidów, retinolu, retinalu właśnie w okresie letnim. Co innego, kiedy ktoś już stosuje tą substancję od lat, ma zbudowaną tolerancję i tak dalej, to jest troszeczkę inna kwestia. Natomiast powiedziałam właśnie w tej rolce, podniosłam się do stosowania kwasów. Słuchajcie, to jaki spadł na mnie hejt, ile ja się naczytałam z samego rana, obelg w stosunku do mnie, to jest nieprawdopodobne. Najwięcej oczywiście było ich na YouTubie, co mnie aż zaskoczyło, bo szczerze wam powiem, że najwięcej tego typu komentarzy pojawia się zazwyczaj na TikToku. Dobrze usłyszeliście. Zaczęło się już wczoraj, co też wrzuciłam na Instagram, na Facebooku, od dyskusji jakiejś niesamowicie sfrustrowanej kobiety, matki czwórki dzieci, która zaczęła po mnie jechać w bardzo wulgarny sposób. Naprawdę, uwierzcie mi, wulgarny sposób. Bo tam leciały takie słowa, że to się po prostu w głowie nie mieści. I już wczoraj zastanawiało mnie to, jak to jest możliwe, że to, że kobieta kobiecie, to jest jedno, ale że są kobiety, które są matkami. Jakie one dają w ogóle przykład swoim dzieciom? W ogóle zachowując się w ten sposób, ja nie wiem jak to wygląda w realu, ale rzeczywiście w internecie wychodzi z ludzi chyba najgorsze zło. Ale to, co ja zobaczyłam dzisiaj na YouTubie, to po prostu złapałam się za głowę. I powiem wam, że padało, nie będę wam mówić dokładnie co i jak, ale zaczynając od obelg w stylu idiotka, hipokrytka i tak dalej, przechodząc przez komentarzy w stylu ameba umysłowa, jakaś patoekspertka, psychoekspertka, przez tak wulgarne niektóre słowa, że ja po prostu tylko siedziałam i kasowałam te komentarze i blokowałam te osoby. Tak, dobrze usłyszeliście, blokowałam i kasowałam. Bo ja już dawno wam powiedziałam o tym, że ja po prostu na moim kanale nie chcę mieć takiego syfu, za przeproszeniem, i tego typu słownictwa, wulgaryzmów i całej reszty. I takie osoby będę krótko traktować, po prostu blokować, zgłaszać i usuwać takie komentarze. Natomiast pojawiło się kilka komentarzy, w tym jeden, który właśnie za chwilę wam przeczytam, co po prostu dało mi trochę do myślenia. Oczywiście ja tej osobie odpisałam, ale dało mi trochę do myślenia i to musimy sobie właśnie wyjaśnić, bo ja nie będę się odnosić do tego całego hejtu, słuchajcie, bo to się po prostu w głowie nie mieści. Chociaż powiem wam, że ja się nie dziwię, że coraz więcej dziewczyn, które miały kanały beauty, po prostu zaczyna odchodzić z YouTube'a. Zamyka swoje kanały, już tych kanałów nie ciągnie, bo to, co się zaczyna dziać w ostatnim czasie, na przestrzeni ostatnich kilku lat na YouTubie, to jest po prostu coś potwornego. Ja podejrzewam, skąd to się bierze, ale nie wiem, kiedy ja zaczynałam nagrywać na YouTubie, to czegoś takiego nie było, a przynajmniej ludzie w ten sposób się nie zachowywali. Być może gdzieś na jakichś kanałach komentarzy, na jakichś bardziej vlogowych kanałach i tak dalej, ale w strefie beauty czegoś takiego nie było. A teraz padają komentarze w stylu syf, śmieci, ścierwo i tak dalej, jeśli chodzi w odniesieniu do kosmetyków, do marek kosmetycznych. No słuchajcie, w którą stronę to idzie? Jeżeli... Ja rozumiem, że komuś na przykład jakieś kosmetyki mogą się nie podobać, że ktoś czegoś nie lubi, że ktoś czegoś nie chce stosować, ale idziemy w tego typu słownictwo, zaczynamy rzucać mięsem, jakimiś wulgarnymi komentarzami w stosunku do osoby, która coś poleca, no w stosunku do marek kosmetycznych, w stosunku do jakichś składników kosmetycznych, no do wszystkiego, słuchajcie.
Naprawdę, my tutaj nie rozmawiamy o jakichś kwestiach, nie wiem, politycznych, my tu nie gadamy o jakichś kwestiach, nie wiem, nie wiem, obyczajowych i tak dalej. Tylko my gadamy o kosmetykach i żeby to już szło w tą stronę, że zaczyna po prostu robić się tak wulgarnie i okropnie, to naprawdę zniechęca. I uwierzcie mi, że ja tak poważnie, już poważnie, poważnie od jakiegoś czasu myślę o tym, żeby kompletnie zaprzestać działania beauty na tym kanale. Mi się to osobiście nie podoba. Nie podoba mi się to, w którą stronę to idzie. Nie podoba mi się to, jak ludzie się wyzywają w komentarzach, bo to nawet... wiecie, co jest też okropne w tym wszystkim? Że to słownictwo, te obelgi, ten jad, który gdzieś tam się wylewa, on nie tylko idzie w stronę nas, twórców, i zniechęca do tego, żeby coś tam dalej robić, ale ja widzę, że ludzie między sobą w komentarzach po sobie jadą. No do czego to po prostu dochodzi? Wydawało mi się zawsze, przynajmniej kiedy ja zaczynałam prowadzić kanał na YouTubie, zawsze mi się wydawało, że ten YouTube to jest taka odskocznia. Fakt, że można znaleźć dla siebie jakieś treści naukowe, coś, czegoś tam się nauczyć, zdobywać jakąś wiedzę, okej, ale raczej wchodzimy na YouTube'a, wchodzimy w media społecznościowe po to, żeby, nie wiem, się trochę odstresować, żeby złapać oddech, zrobić sobie jakąś przerwę w ciągu dnia. Nie wiem, włączamy sobie tego YouTube'a, bo gdzieś tam prasujemy, sprzątamy, gdzieś coś leci w tle i tak dalej. No ale żeby to do tego dochodziło, że po prostu ludzie po sobie jadą, że się obrzucają błotem, że robią to w stosunku do nas, że robią to na jakieś kosmetyki, wyzywanie od ścierw, od śmieci, od no nie wiem co jeszcze, słuchajcie, wymyślać. I dzisiaj po prostu mówię tak, Matko Święta, w ogóle w którą to idzie stronę? Za chwilę będzie tak, że po prostu wszystko zacznie się zamykać, a zostaną tylko naprawdę jakieś patologiczne kanały, gdzie tego typu słownictwo będzie normalne i na porządku dziennym i ludzie będą sobie tam przyklaskiwać i jeden drugiego jechać w tych komentarzach. Twórcy będą jechać na jeden, na drugiego, wyzywać się na marki kosmetyczne i tak dalej. No i stanie się to na porządku dziennym. No ja w takim świecie, słuchajcie, żyć nie chcę. Ja nie chcę prowadzić kanału w takim miejscu i nie chcę mieć takiej złej energii, czegoś takiego napływu w moim życiu. Mi jest to kompletnie niepotrzebne. Ja nie traktuję YouTube'a jako pracy, z której mam nie wiadomo jakie kokosy. No nie, bo ja nie mam takiego kanału, nie mam takich zasięgów, nie mam takich wyświetleń. Zawsze dla mnie YouTube i kanał, który prowadzę, był miejscem i jest miejscem, w którym gdzieś mogę się dzielić jakąś częścią mojego życia z wami, pokazywać jakieś rzeczy, które mogą was motywować, polecać wam kosmetyki, które się u mnie sprawdzają, gdzieś może przekazywać jakąś wiedzę. Po prostu zawsze była to dla mnie przyjemność, ale jeżeli idziemy już w tym kierunku, że to się zaczyna robić nieprzyjemne, no to może czas najwyższy pomyśleć o tym, żeby przestać po prostu publikować tego typu treści i zrobić tak, jak robią to inne dziewczyny, że przestają. Pamiętam, jak jakiś czas temu jedną z takich osób była m.in. Angelika Grabowska, nie wiem, czy kojarzycie, kosmetolog, która miała fantastyczny kanał na YouTubie i też przestała go prowadzić, bo w pewnym momencie Angelika też mówiła o tym, że to już nie jest miejsce dla niej. To już po prostu to, co się wyprawia, to, co się dzieje, to jak to wygląda, jacy ludzie przychodzą, jakie są wypowiedzi, jakie są treści i tak dalej. Ona już po prostu tego nie czuje i może być tak, że za chwilę ja wam powiem, słuchajcie, nie będzie już więcej treści kosmetycznych, będziemy lecieć tylko z daily vlogami albo z jakimiś innymi treściami, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale przejdziemy w inną stronę, gdzie po prostu czegoś takiego nie będzie. Ale chciałabym się odnieść do jednego komentarza, który się dzisiaj pojawił, między innymi. Co do retinolu się zgodzę, aby go nie wprowadzać latem. Super. Jednak co do kwasów, to uwaga. Większych głupot w internecie już chyba nie zna, się nie znajdzie. Jeżeli ktoś potrafi ich umiejętnie używać, pamięta o ochronie przeciwsłonecznej w ciągu dnia, to nie ma żadnych przeciwwskazań, aby nie używać kwasów. Moi drodzy, tak naprawdę, ja wam powiem tak. Po pierwsze, nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby używać retinol latem i jakiekolwiek inne substancje. Kwasów też. Oczywiście, że nie ma żadnych przeciwwskazań. Możecie robić sobie, co chcecie, jak chcecie. To jest wasza skóra, wasze pieniądze, wasze zdrowie, wasza decyzja. Bardzo proszę. Ja nikogo do niczego nie zmuszam i nigdy tak nie było, że kiedykolwiek
Was do czegoś zmuszałam i mówiłam, tak musicie robić i w żaden inny sposób. A nawet gdybym kiedykolwiek coś takiego powiedziała, to przepraszam bardzo, ale chyba każdy z Was ma swój rozum, jest w pewnym wieku, ma swoją głowę, potrafi sam za siebie decydować i każdy potrafi sam za siebie podejmować decyzje. Jeśli komuś coś się nie podoba lub z czymś się nie zgadza, to przecież nikt go nie zmusza do tego, żeby w ten sposób to robić. No to jest chyba logiczne i myślę, że się tutaj ze mną zgodzicie. Mam taką przynajmniej nadzieję. Chociaż w tej dyskusji powiem Wam na Facebooku, ta mama tych czwórki dzieci zarzuciła mi, że mam przestać nagrywać i przestać narzucać innym swoje zdanie i moje decyzje, czego ja chyba nie robię i przynajmniej nigdy czegoś takiego nie robiłam. I nigdy nie dostałam takiego feedbacku od kogokolwiek, to się pierwszy raz zdarzyło, żebym ja komukolwiek coś narzucała, ale mówić mi, że ja mam coś przestać robić, bo komuś to się nie podoba, no to trochę już idziemy za daleko. Bo ja nikomu nie mówię, żeby przestał komentować. I nie mówię gdzieś tam w treściach, nie pisz do mnie, nie pisz do mnie komentarzy, nie odzywaj się do mnie, a w ogóle to nie patrz na moje filmy. Serio? Słuchajcie, aż się napiję herbatki. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Druga sprawa, moi drodzy. Kwas. Jest cała masa kwasów, które mają przeróżne działanie. Stosuje się je w przeróżnych stężeniach i można je dobierać do różnych typów skór. I owszem, bo ktoś mi tam napisał też w komentarzu, a przecież jest kwas laktobionowy, a przecież jest taki kwas, a przecież jest taki. No oczywiście, jest też kwas hialuronowy, jest też kwas askorbinowy, są też polihydroksykwasy. Jest tego cała masa, słuchajcie. Ale chyba się nie zrozumieliśmy, albo przynajmniej te osoby nie zrozumiały treści i mojego przekazu. Gdzie mówię o tym, że peelingi wysokich stężenia, 30%, 20%, to nie jest dobry moment, żeby stosować je w okresie letnim. Bo w ogóle okres letni to jest czas, kiedy nie robimy czegoś takiego jak intensywne złuszczanie naszej skóry. Dlaczego nie robimy czegoś takiego? Z kilku względów. Jednym z tych względów jest przede wszystkim wysokie promieniowanie. I okej, mówi się, żeby stosować tego typu produkty w wieczornej pielęgnacji i pamiętać o ochronie przeciwsłonecznej, czyli o stosowaniu filtrów. Ale moi drodzy, po co Wam to? Po co Wam to? Powiedzcie mi tak szczerze. Czy naprawdę uważacie, że okres letni to jest dobry okres na stosowanie tak wysokich stężeń, złuszczanie w pielęgnacji? Czy Wy w ogóle zdajecie sobie sprawę z tego, jak takie złuszczanie przebiega w procesach komórkowych skóry? Co się ze skórą dzieje? I co się dzieje ze skórą, kiedy następnego dnia wychodzimy, jest bardzo wysoka temperatura, wysokie napromieniowanie itd.? Ja mam wrażenie, że niektórym to chyba już trochę, niektórych już trochę poprowadziło w złą stronę. Bo owszem, pojawiły się na naszym rynku takie kosmetyki, które mają naprawdę wysokie stężenia substancji aktywnych. I każdy chciałby być gładki, piękny i młody. Ale mamy taki wybór dzisiaj bezpiecznych do stosowania w okresie letnim substancji złuszczających, jak na przykład cudowne enzymy, które działają nieco inaczej niż kwasy, szczególnie w tak wysokich stężeniach produkty złuszczające. Dlaczego nie odstawić tych kwasów na okres letni i postawić na prewencję, zapobieganie, zaraz Wam powiem czemu, i postawić na złuszczanie właśnie takimi enzymami? Przecież mamy wybór. Możemy stosować fantastyczne produkty enzymatyczne złuszczające i pomagać naszej skórze w tym odnowieniu, usuwaniu tych martwych komórek naszego naskórka, niż kwasy, które wchodzą bardzo głęboko, bardzo silnie działają, działają w wydłużonym czasie
i bardzo trzeba uważać przy stosowaniu tego typu stężeń, przy doborze takiego produktu do typu skóry, przy tym jaki mamy w danym momencie stan naszej skóry. Dobrze usłyszeliście, bo jeżeli jesteście osobami, które, to się w ogóle w głowie nie mieści, ale jeżeli jesteście osobami, które opalają się na skwarkę i wieczorem ich skóra jest zaczerwieniona, jest podrażniona i walną sobie jeszcze do tego taki peeling 30% kwasowy, no to wyobraźcie sobie, co z tą skórą będzie się działo. Po co wam to? Po co wam to? Później piszecie podrażnienie, szczypanie, wysypy, intensywne złuszczanie, co się dzieje, ratuj, kosmetyki ratunkowe i tak dalej. No po co wam to? To jest raz. Takie sytuacje, to się zdarzają nawet w ciągu roku, bez tego poparzenia słonecznego, bez opalania, bez podrażnienia po słońcu wakacyjnym i tak dalej, i tak dalej. Na skórze nawet zdrowej, że tak powiem, nakładacie sobie tego typu produkt w zimowej pielęgnacji, a potem piszecie do mnie: Anita, ratuj, albo widzę gdzieś na forach, albo gdzieś na jakichś grupach, czy nawet na grupach dla profesjonalistów zdjęcia, że przychodzą klientki i mają skórę poparzoną od tego typu produktów zimą, to wy jeszcze chcecie postawić na to latem i zarzucacie mi, że ja jakieś bzdury opowiadam? Ale dobra, okej, może do was to jeszcze nie przemawia. To może pójdziemy troszeczkę w inną stronę. Dlaczego? Zadajcie sobie pytanie. Dlaczego specjaliści, kosmetolodzy, kosmetyczki, doktorzy, lekarze i tak dalej nie wykonują w okresie letnim peelingów chemicznych i złuszczania kwasami? Dlaczego? No dlaczego? No właśnie dlatego. To nie jest czas, moment na korzystanie z tego typu produktów. Bo, i tutaj przechodzimy do meritum, przebarwienia. To jest temat, który jest bardzo podobny do trądziku, zapchania porów i rozszerzonych porów. Nie mówię o zmarszczkach, bo to się pojawia tam w pewnym momencie. Ale przebarwienia. Nawet nie wiecie, nie zdajecie sobie sprawy z tego, jaki jest problem przebarwień w naszym klimacie? Już nie mówię o Polsce, ale w ogóle nawet w Europie, ale jaki jest problem przebarwień? I wiecie, z czym najczęściej specjaliści się borykają? Kosmetyczki, kosmetolodzy, dermatolodzy, lekarze. Z przebarwieniami posłonecznymi, przebarwieniami zapalnymi, przebarwieniami potrądzikowymi. Mniej zdecydowanie z przebarwieniami hormonalnymi, ale przebarwienia po lecie to jest temat, który po prostu momentalnie wybucha na jesieni. A skąd się biorą przebarwienia? Właśnie między innymi z tego, że nieodpowiednio dbamy o naszą skórę. No ale autorka tego komentarza, która napisała tam, że umiejętne stosowanie kwasów i stosowanie ochrony przeciwsłonecznej to pozwala nam na to, że przecież możemy latem używać tego typu peelingi kwasowe, substancje o tak wysokich stężeniach i tak dalej. Ja wam powiem jedną rzecz. Co to jest umiejętne stosowanie tego typu produktów? Ja nie mam dnia, kiedy bym nie dostawała pytania w stylu. I oczywiście nie chcę nikogo tutaj obrazić, żeby to też wybrzmiało. Pytania w stylu. Anita, czy ja ten krem, który jest do stosowania wieczornej pielęgnacji, mogę nałożyć rano? A producent wyraźnie zaznaczył na opakowaniu, że mamy takie i takie substancje aktywne. Produkt stosujemy w wieczornej pielęgnacji, rano stosujemy krem z filtrem. Anita, czy ja mogę ten kosmetyk używać tak i tak? Jak ja mam nakładać ten i ten produkt? Czy na serum mam nakładać krem? Czy krem pod oczy stosować tak i tak? A ten filtr to ja mogę nakładać tu i tu. Słuchajcie, umiejętne stosowanie kwasów. Ludzie mają problem z czytaniem etykiet na opakowaniach kosmetyków. Ludzie mają problem z czytaniem deklaracji marketingowych i sposobów używania kosmetyków deklarowanych przez producenta. A ktoś mi pisze o umiejętnym stosowaniu kwasów? Przecież
Bardzo dużo pytań ja dostaję na temat właśnie substancji aktywnych, takich jak witamina C, kwasy, peptydy, retinol, jak stosować, w jaki sposób, jak nakładać, kiedy nakładać, w jakich ilościach, w jakich kosmetykach, z czym łączyć, z czym nie łączyć. Przecież to są najczęściej zadawane pytania i to są wasze najczęstsze wątpliwości. I odsetek osób, które naprawdę potrafią używać kosmetyki pielęgnacyjne tak, jak powinno się je używać, jest niewielka. Jest niewielka, bo ja widzę to po mailach, po komentarzach, po wiadomościach, po waszym odzewie. Po tym, jak napisałam e-booka, w którym pojawiły się właśnie takie pytania, problemy pielęgnacyjne, że wy macie problem ze stosowaniem umiejętnym kosmetyków, a co dopiero ze stosowaniem kwasów? Dobra, idziemy jeszcze dalej. Kolejna odpowiedź na ten komentarz autorki. Stosowanie SPF. O kremach z SPF mówi się od kilku dobrych lat, a to jest nadal temat, który przysparza ogromne trudności. Jest cała masa ludzi, którzy nie stosują nadal filtrów. Nie potrafią ich stosować. Nie umieją dobrać dla siebie dobrego filtra. Już nie mówiąc o tych ludziach, którzy mówią o tym, żeby w ogóle nie stosować filtrów. Bo też są przecież takie informacje w internecie. Stosowanie filtrów jest nadal problematyczne i my cały czas, w sumie to przez cały rok, a najgłośniej w okresie letnim, trąbimy o tym, jak to robić, jak stosować, jakie są kosmetyki, jak dobierać, ile tam nakładać i tak dalej. Przypominamy o reaplikacji. I teraz niech podniosą rękę te osoby, które właśnie w ten sposób robią, że przed wyjściem z domu nakładają filtr w odpowiedniej ilości. Uwaga, w odpowiedniej ilości. Reaplikują filtr po kilku godzinach, bez względu na to, gdzie się znajdują. Reaplikują filtr w odpowiedniej ilości. Nie pocą się, nie robią makijażu, nie dotykają skóry. A najlepiej to jeszcze, żeby się przemieszczały z garażu do garażu w zaciemnionym samochodzie, w czapce i w okularach. Niech podniosą rękę osoby, które tak robią. Słuchajcie, ja się przyznaję bez bicia, że ja czasami zapominam dokładać filtr. Ja się pocę na twarzy, filtr się ściera. Ja robię makijaż i też część tego filtra się ściera przy użyciu gąbki, pędzla itd. Dotykam twarz w ciągu dnia. Zakładam okulary, które mi ścierają tutaj przy nosie filtr. Bywa, że nie reaplikuję filtra przed wyjściem na przykład z domu, bo się śpieszę, bo muszę gdzieś podjechać, bo coś mi wypadło. Ile razy się tak zdarza? I takie myślę, że sytuacje to się zdarzają każdemu z was. I nie chce mi się wierzyć, że są tutaj takie świętoszki, które po prostu wszystko robią idealnie i o wszystkim tak idealnie pamiętają. Ale dodam jeszcze więcej. Filtr nie chroni nas w 100% przed promieniowaniem. Nie ma takich filtrów jak blokery promieniowania. Nie ma. Więc jeżeli wy chcecie stosować tego typu wysokie stężenia w letniej pielęgnacji, gdzie mamy bardzo wysokie napromieniowanie, gdzie wychodzicie z psem na spacer, gdzie przechodzicie z pracy do autobusu kawałek, żeby przejść się, żeby, nie wiem, podjechać gdzieś. Czy wychodzicie na parking do samochodu, na parking zewnętrzny, żeby gdzieś podjechać. W pracy nie macie miejsca na to, żeby reaplikować filtr, poprawiać sobie makijaż i nie wiadomo, co tam kombinować. Nie nakładacie odpowiedniej ilości tego filtra, bo on wam się roluje, bo jest źle wygląda pod podkładem i tak dalej, i tak dalej. To po co ja się pytam, macie prowokować waszą skórę do tego, żeby ryzykować przebarwienia, które owszem, nie wyjdą wam na następny dzień, po tygodniu, po dwóch, po miesiącu, po dwóch miesiącach, ale one z czasem pięknie zaczną się pojawiać na skórze i wy się zaczniecie wtedy dziwić, skąd są te przebarwienia, przecież stosowałam filtry, przecież się nie opalałam.
Ale właśnie to są błędy pielęgnacyjne, które popełniamy. Czyli to, że chcemy być piękne, młode i gładkie, złuszczone, z młodymi komórkami i sięgamy po super, hiper modne kosmetyki z bardzo wysokimi stężeniami, a potem się dziwimy, że robimy się coraz starsze i mamy całą masę przebarwień. Potem musimy wydawać pieniądze w salonach kosmetycznych i szukać zabiegów, które zniwelują nam te przebarwienia. A jeszcze później się okazuje, że okej, chodzimy na lasery, robimy terapię laserową przez całą jesień, przez całą zimę, przychodzi lato, a znowu nam wychodzą te nasze piękne przebarwienia. No i co wtedy? Po co wam to? Ja nie tworzę tego, stworzyłam tą rolkę, może tak, jako taką informację prewencyjną, żebyście wiedzieli, że ja nikogo do niczego nie zmuszam i nigdy tak nie będzie, że będę kogokolwiek do czegokolwiek zmuszała. Ale tym akcentem właśnie, takim zakończeniowym, tym akcentem kosmetycznym chciałam wam tylko powiedzieć jedną rzecz. Prewencja jest lepsza niż leczenie. I to, że coś jest modne, to, że wszyscy o tym trąbią, żeby robić i używać i stosować, to wcale nie oznacza, że to jest takie dobre i takie zdrowe i to jest takie fajne, bo na początku wasza skóra może rzeczywiście wyglądać pięknie i może być super, ale później zobaczycie z czasem, jakie przychodzą tego konsekwencje. I czasem warto się zastanowić nad tym, jaki komentarz piszemy i do kogo kierujemy ten komentarz, bo po drugiej stronie mogą być osoby, które nie potrafią w pielęgnację, nie potrafią stosować kosmetyków tak, jak powinny stosować. I takim osobom trzeba głośno mówić, żeby nie oglądały reklam i nie słuchały osób, które mówią: stosuj 30% peelingi kwasowe latem, będziesz piękna, młoda i gładka. Tylko niech się zastanowią nad tym, czy to jest dla nich, czy może nie lepiej poradzić się specjalisty, może nie lepiej postawić na coś innego latem, co będzie bezpieczniejsze dla skóry i będzie prewencyjne dla skóry, a tego typu substancje zostawić sobie wtedy, kiedy naprawdę można je stosować bez obawy, że może coś się stać. Chociaż ja nie mogę powiedzieć, że bez obawy, bo sytuacje w życiu są różne i różne naprawdę czynniki mogą wpływać na to, że stan waszej skóry się nagle albo z czasem pogorszy. Wygadałam się? Wygadałam, bo widzę, że już prawie pół godziny minęło. Także kochani, tym akcentem, tak jak powiedziałam, kończę ten dzisiejszy vlog. Wypiję sobie herbatkę. Posiedzę sobie na balkonie. Poczytam sobie dzisiaj książkę. Skorzystam z tego, że Maxa nie ma, więc mogę sobie zrobić relaks tylko i wyłącznie dla siebie. Niech on sobie ogląda mecze z kolegami. Widzimy się oczywiście w następnym filmie. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłam. Mam nadzieję, że nie. Ale chciałam, żebyście wiedzieli, jak to wygląda z mojej strony. I oczywiście, możecie się ze mną nie zgadzać. Tak jak powiedziałam, każdy z was ma swój rozum. I każdy z was podejmuje samodzielnie decyzje. To jest wasze życie i wasza skóra.